Zobaczymy, jak wypadnie w tym biegu Mateusz Dul. Przypominamy, że w wyścigu młodzieżowym wygrał podwójnie wspólnie z Aleksandrem Krygolcem. Teraz też chciałby pokonać przynajmniej Miłosza Wysockiego. Wysocki, Becker, Jensen, Dul, wyścig numer 4. Kto najlepiej ze startu? Bardzo dobrze znowu z drugiego pola. Luke Becker jest przed Rasmusem Jensenem. Może być 5 do 1 dla Orła Łódź, bo też świetnie wystrzelił z czwartego pola. Mateusz Dul na pewno dużo lepiej niż w pierwszym podejściu do tego wyścigu. Teraz szukał swojej szansy bliżej krawężnika na wyjściu z drugiego wirażu. Rasmus Jensen celuje teraz w długą prostą, ale zakrocił mu drogę Mateusz Dul. Przytomnie się broni. No to jest zawodnik, który akurat jeśli chodzi o jazdę defensywną, potrafi się popisywać skutecznymi akcjami, ale teraz nie był w stanie dobrze tej ścieżki zajechać. Jest już Rasmus Jensen na drugim miejscu, daleko, dość daleko do Luka Beckera, więc wątpię, by Dulczyk zabrał pierwszą pozycję młodszemu rywalowi, chociaż popełnia drobne błędy Luke Becker na wyjściu z drugiego mirażu, więc kto wie, może jeszcze coś wydarzy się w tym wyścigu. Próbuje, zobaczmy. Rasmus Jensen czai się za tylnym kołem, teraz bliżej krawężnika. Rasmus Jensen, ale czy fantastycznie to zrobił Dulczyk? Rasmus Jensen czy Becker, kto będzie górą? Jeszcze kontra Luka Beckera i to on zwycięża w tym fantastycznym biegu. Co za walka, co za wyścig. Becker i Jensen, panowie, wielkie brawa.